nowym odcinku z Star Wars Skywalker Saga. Dzisiaj, jak widzicie, jestem sam, ponieważ brakuje mi odcinków wrzucanych na kanał i wypadałoby coś nagrać. Oczywiście w porozumieniu z Skaniaczek 15 stwierdziłem, że nagram Star Warsy, ponieważ Tomb Raider był wrzucony ostatnio. A Tomb Raider to jest też taka seria, gdzie właśnie... No dobra, już myślałem, że to się odzywa ten droid z podpowiedziami. O, właśnie on. Już za każdym razem mam ochotę go zabijać, nie? Dobra, zanim jednak... Pójdziemy sobie do poziomu, znaczy będziemy kontynuować fabułę. To chciałem tutaj w ulepszeniach wykupić sobie szybką budowę i kasę z kontr. Bo jest to dosyć przydatne. Moja taktyka ulepszeń to jest, żeby najpierw zrobić sobie wszystkie te podstawowe. Mianowicie kolejnością takim, że po jednym, po dwa i potem kupić to. I taką taktyką naprawdę przyjemnie mi się funkcjonowało przez całą moją fabułę, którą ja przechodziłem, jak dostałem tą grę, więc polecam. Szczerze, to ja przez tą grę mam jeszcze bardziej dosyć postaci Jar Jara Binksa niż wcześniej. Właśnie dlatego między innymi, nie? Jeśli zdołamy uniknąć walki z innymi obcymi w kapturach, może tym razem dotrzemy na Korsant. Owszem, aczkolwiek ten akurat nieznajomy był chyba lordem Sithów. Dobra, skoro już skończyli mówić, nie to. No tak jak mówili, to jest. Oto i Korsant. To gdzieś cała powinno być. O, dobra jest. Myślałem, że nie ma strzałów. Mamy to. Ktoś mi jeszcze pokazywało, o właśnie. A i tak na tam za bardzo nie da teraz polecieć, więc kontynuujmy. Pamiętam, że jak za pierwszym razem tu przechodziłem, to też było klatkowanie. Przy lądowaniu. Tego konkretnego. Od samego senatora Palpatina. Wyjaśnijmy jak najszybciej sytuację na Nabu. Mój lud czeka na ratunek. Witam, wasza wysokość, mistrzu Jedi. I szczerze to w tym odcinku mam wątpliwości, czy będzie poziom. Aha. Wspaniale widzieć, że żyjesz, wasza wysokość. Po zerwaniu łączności zaczęliśmy się obawiać. Z niecierpliwością czekam na wieści w kwestii Nabu. Wasza wysokość, czy zechcesz towarzyszyć mi w Senacie, gdzie przedyskutujemy sprawę? Oczywiście tempo chodzenia Palpatina, podobnie jak DC-14 z pierwszego odcinka, jest niesamowite. Przedyskutujemy sytuację na Nabu, ale muszę być szczery, jego władza nie sięga daleko. Wątpliwe, żeby Senat jakkolwiek zareagował na inwazję. Uważam, że najlepiej będzie, jeśli wasza wysokość zasugeruje wybór nowego wielkiego kanclerza, który przejmie kontrolę i da nam sprawiedliwość. Te transportowce zabiorą nas do budynku Senatu. Jeszcze w dogodnej chwili zapraszam do swojego gabinetu. Już mogę? No. Aha. Blokowała mnie ławka. Lecimy. I tutaj z tego co pamiętam też był taki łatwy klocek od razu do wzięcia, więc akurat mamy Jedi, więc będziemy mogli zrobić praktycznie wszystko, bo Coruscant w 100% jest ustawiony pod Jedi, mam wrażenie, bo wezmę sobie Qui-Gona. Najbardziej OP postać. No właśnie, bo tutaj było i pamiętam, że to było takie w miarę proste chyba. No, to jest tutaj, teraz tamto. O, widzicie? O, teraz mamy ten przycisk. I czwórka jest tam. I muszę przyznać, że sporo klocków w tej grze będzie właśnie w takich
pojemnikach zabezpieczone. Nie widziałem nic. Senacisk, Boże. W niektórych momentach ta gra próbuje być śmieszna na siłę, nie? To jest właśnie jeden z nich. O, czas najwyższy. Czy możemy rozpoczynać spotkanie? Nie no, co ty? Nie jest tak, że miałem tu amidalność. Musimy szybko coś zrobić i powstrzymać Federację. Spokój! Spokój! Czcigodni przedstawiciele Republiki, wnioskuję o wotum nieufności dla wielkiego kanclerza Valoru. Spokój! Spokój! Postanowiłam, że wrócę na Naboo. Proszę, Wasza Wysokość, zostań tu, gdzie jest bezpiecznie. Nie czas teraz na to. Ruszaj z królową na Naboo i odkryj tajemnicę Sithów. Mglista przyszłość chłopca jest. No, więc jak widzieliście, fabuła toczy się strasznie szybko. Sądzisz, że przekonamy bossa NASA, żeby pomógł wasza wysokość? I co ciekawe, to ta gra tak szybko, mam wrażenie, leci na początku przez te pierwsze części, a potem tak coraz bardziej spowalnia, a przynajmniej mi się tak to przechodziło. Dobra. I też muszę przyznać, że jakbym miał zrobić takie zestawienie top 5 albo top 10 najładniejszych lokacji, to na pewno. Też sobie zgarniemy, blisko jest, łatwy klocek. To też na pewno to miasto Gangan byłoby w tym zestawieniu, bo jest naprawdę bardzo ładnie zrobione i bardzo mi się podoba. Rozgałęzienie. O! Wiecie, kreatywność to nie jest mocna strona tej gry. Momentami. W nazwach po polsku. Polscy tłumacze się niesamowicie popisali w niektórych miejscach. Albo zadania na klocek, czy tam na postać, nie? Oni nie uciekli, oni zostali, nie? To jest po prostu piękne. Bo oni są tak jak poza fabułą, nie? Fabuła ich nie odczytuje. Dobra. Tu też jest pusto. Czyżby zostali schwytani? Całkiem możliwe. Albo uciekli. No jest to duże urozmaicenie, bo wiecie, fajniej jest najpierw się czegoś dowiedzieć, a później to zrobić, bo to też zawsze więcej kontentu, nie? Ale chyba te pokoje wojsko naprawią i użyją, to wejdziemy w pierwsze. A, zapomniałem co tu trzeba robić i przez przypadek ten. Dobra? To jest coś, co też bardzo poprawili w tej grze, mianowicie przesuwanie takich tych, bo zawsze było takie wolne. A tutaj cyk dookoła, pięknie, sprawnie, nic się nie blokuje, nie trzeba mocno gałki przechylać, wszystko przyjemne. Blinks, lepiej niech ma powód dobry, żeby przeprowadzić obcych w święto miejsce. Dobra, idziemy. To ja jestem Amidala. Nie! Ja jestem Amidala. Ja jestem Amidala. Nie! Ja jestem Amidala. Dobra, Kwikuni, Amidala. Utini! Ja jestem Amidala. Piękna scena. Wybaczcie kłamstwa, musiałam dbać o swoje bezpieczeństwo. Jeśli nie zaczniemy działać, wszystko przepadnie. Błagam, pomóżcie nam. Boże, majcy zabędą przyjaźń. Ale tak a propos, to figurka tego boss NASA jest tak lepsza w porównaniu do komplicy, jak wiecie, wiadomo, inne czasy, ale nawet nie chodzi o to, że jest bardziej szczegółowo. Po prostu jakoś tak, nawet fizycznie ogólnie lepiej im to wyszło, nie? Zdanie zrobią się gdzieś i zostaniec przy życiu. To nie brzmi jak pomoc. Ani, ukryj się! Do statku, szybko!
będzie bezpieczny. Wicekról powinien być w sali tronowej. Ale... ale to mój statek! Zajmiemy się. Pójdziemy naokoło. Tak, czyli jednak zdążymy sobie zrobić poziom. Bo zapomniałem, że ta walka z Molem jest już tutaj. I walki w tej grze to jest... Zaraz sami zobaczycie, po prostu to, za to, to twórcy zasługują na dożywotni szacunek za zrobienie walk w tej grze. To jest po prostu tak wyszło, zobaczycie, jeszcze te efekty, to wszystko to jest piękne. Tutaj się nie uda zrobić wszystkich wyzwań już za pierwszym razem, tak jak w dwóch pierwszych. Dobra, wiem jak to działa, już używałem mocy, nie musicie ten. Dobra, no. Muszę wyłączyć te samouczki, bo już mówię, raz to przechodziłem ja... Wiem jak działa ta gra. Mogę już samą walkę? Zapominam czasami jak słabi jesteśmy na początku, bo później jak już są te ulepszenia z życiem i tak dalej, to... Uwierzcie mi... Okej. To uwierzcie mi, że to daje bardzo dużo, nie? I... Swoją drogą, to od razu wam powiem, jest chyba osiągnięcie za nabicie kombosa 30. To jest wykonalne w sumie i to dosyć prosto. To teraz mi się prawie udało, jeszcze raz go uderzę i już mam. O, widzicie? Sorry, jeśli klikanie było, słuchajcie, to głośniej. A, i za kombosy dostaję pieniądze, także fajnie, bo to jest... Nie poczekają. Dobra, to ja sobie poradzę w inny sposób. Ich ściągnę. Mieli wybór. Ten mini zestaw chyba można zdobyć, ale ja się tutaj wróciłem po 10 tysięcy, nie? A i używanie tej mocy to też jest coś, co jest super poprawione w tej grze. O! I chyba damy radę tam wskoczyć. Dobrze myślę? Dobrze myślę. Mam pierwszy mini zestaw. Także fajnie. Także wiecie. To powiem wam, że ta gra wyniosła rozwalanie do perfekcji, nie? Nie no, podoba mi się to, ja nic nie zrobiłem, nie? Dobra, pięknie. Dobra. Ale zanim pójdziemy na górę, to o. Za to też jest mini zestaw, trzeba znaleźć 5 takich tutaj robocików sprzątających. Dobra, nie ma co powiedzieć, lecimy na górę. Mistrzu. Nie, jeszcze nie tutaj od razu? No dobra. Patrz, co by się tutaj posić? Nie ma co. No, rozwalanie droidów to też muszę przyznać jedna z najprzyjemniejszych części tej gry. Powiem wam, jak akurat na ten odcinek byłby ze mną skalniaczek, to było bardzo wygodne, nie? A tak to widzicie. Dobra. Tu też chyba jest, nie? Jak zmarnowałem wasz czas, to przepraszam. Ale tu też chyba jest. O, właśnie. Tak mi się wydawało i tak też jest. O,
dobra, udało się. Nie no, nie wiem, te droidy to też normalnie takie zaawansowane są. W której nauczycielka udowodniła nam, że nie wiemy, co to jest paradoks. No, ciebie w szczególności. Te droidy są takie mocne, że tam właśnie pójść i się go pozbyć, bo on z tego... To jest niebieski? Dobrze widzę? Tak. Śmiesznie. Tam zaraz. Obi-Wan woli zostać, to trudno. Aha, okej. Okay. Nie wnikam. Jakiś snajper. Kurde. Nie no kurde, dobra, nie. Ja chciałem go zostawić, ale jak tak ten ma to wyglądać, to dziękuję. Dziwnie wygląda, no ale dobra. Bo wiecie, to jest jeden z tych... Tak. Nie, piąty nawet, kurde. Mam truje z matmy, także nie oczekujcie, to nie wiadomo czego w liczeniu. Ten mini zestaw na górze już wam tłumaczę, jak zdobyć. W późniejszym czasie w grze zdobędziemy droida protokolarnego. Jakiegokolwiek, tak? Już jednego poznaliśmy, tego TC-14, ale... nie wiem, czy dostaliśmy tego droida jako postać, czy nie. Nie pamiętam już teraz. W każdym razie one mogą się rozwalać na dwie części. I biorąc dwa takie droidy, mamy tak naprawdę cztery możliwe postacie do naciskania przycisków. I tak to właśnie trzeba zrobić. Więc no. Teraz rozumiem. Okay. Jedno wyzwanie było, żeby znaleźć jakąś inną drogę niż... Tylko nie za bardzo pamiętam, czy to chodziło o to, żeby skorzystać z tych pudeł, czy żeby nie korzystać z tych pudeł. O, właśnie tak, chodziło o to, żeby skorzystać z tych pudeł, także już macie ode mnie jedno wyzwanie. A dobra, już sobie poszedł. Strasznie odważny styl, muszę przyznać. Prawda, bo na hajs nie chcę tego pokazać. Musimy czekać chyba. O, ty, miecz mi zniknął na chwilę, nie wiem czy widzieliście. What the fuck, co to było? Dobra. O. Cyk. Jeden. Dwa. Aha, to ty też automatycznie. Aha. Świetnie. Dobrze, że wiecie, wyczułem timing, nie? I tutaj pamiętam, że... Cierpliwości padałanie. Pokonamy te przeszkody. No, nie tu. Wyżej. O, dobra. I tu coś pamiętam było nie tak z tym zielonym, tylko nie za bardzo pamiętam. Tak. Nie, czekaj. To do góry. Teraz to niebieskie było, trzeba na chwilę wyciągnąć coś tutaj. O. O, właśnie, teraz można wyciągnąć to zielone. Teraz wyciągnąć to niebieskie i wsadzić to niebieskie tutaj. Widzicie, jaka profesjonalna zagadka. O, uda się zdobyć chyba. Wracamy do walki, nie ma co. O, to się też już udało zdobyć. Teraz już wykorzystamy, że... Dwa, trzy... No i dobra, mol pokonany, widzicie. Wow, takich pieniędzy to ja nie chcę tracić. Kurde, nie wyłapało mi do końca, że to ten. Zlazłem z jego linii ataku. To jest końcówka w tej walki, z tego co widzę. Tutaj kończymy. Nie no, co to było w ogóle? Tak się powinna ta walka w filmie skończyć. Właśnie, bo chciałem powiedzieć, że chyba powinien umrzeć.
straszny teatrzyk, to śmierć tych bohaterów. Ja wiem, że to jest gra dla dzieci i tak dalej, ale momentami to przesada trochę jednak jest. Obi-Wanie, obiecaj, że wyszkolisz chłopaka. Tak, mistrzu. Jaki ten podbródek ma fajnie zarysowany, tylko teraz to zauważam. Akurat wygląda świetnie. Oj, będzie dużo cięcia. Wiesz, tam patrzyłem sobie na podglądzie, to 38 minut, nie? Dużo. Dużo będzie cięcia. Będzie bardzo dużo cięcia. W następnym odcinku w sumie będziemy sobie robić poziom, który jest jednym z moich ulubionych w tej grze, nie? Na samym początku. Wiecie, pierwsza częścia. Tutaj to już wiecie. I na początku następnego odcinka będziemy właśnie przygotowywać się do tej bitwy. A te, i też samą bitwę sobie zrobimy. Następny odcinek będzie bardzo krótki. W 15 minutach się da go zamknąć, nawet jak się postawi. Dobra, mamy to. 81 tysięcy nasze konto. Mamy tylko jedno wyzwanie, no, zawsze coś. Mini zestawy 3 chyba. Jeden wiem gdzie jest i jeden nie pamiętam, ale tylko. Każdy poziom ma mapę, także. Jak się już nie można znaleźć, to zawsze się to uda. Dobra, mały to. Już dziada! Moi syny muszą iść do reszty! Dobra. Także widzimy się w następnym odcinku. Zajmiemy się właśnie tą bitwą. A póki co żegnam i możecie zostawić łapkę w górę w komentarzu. Bo to zawsze, wiecie, zawsze motywuje. Możesz zostawić subskrypcję na kanale, dajcie mi po 100 subów. No i wbić na kanał Skalniaczek 15, który w tym odcinku niestety nie mógł się pojawić, ale w następnych na pewno będzie.